Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku. Holy fucking shit, gra już mnie wrzuca kurde w jakiś wyścig? Żartujecie sobie ze mnie? Witam was wszystkich w Drive Clubie. Otóż, nie spodziewałem się tego, znaczy, dobra, przyznam się, spodziewałem się tego. Aczkolwiek cały czas miałem nadzieję, że to nie będzie prawda. Otóż, mam Drive Cluba, jak sami widzieliście dzisiaj na Facebooku, mam nadzieję, że wszystko właśnie widzieliście na Facebooku i wszystko działa i udaje mi się dzisiaj w sobotę ten odcinek wrzucić. Dostałem w swoje łapy Drive Cluba, czyli najnowszą ścigałkę, wyścigi, grę wyścigową na PlayStation 4, która, no cóż, niestety ma w tej chwili lekkie problemy techniczne, jeżeli chodzi o serwery. Twórcom trochę wszystko nie wyrabia, darmowa wersja okrojona, trochę dostępna dla PS Plusa, nie jest w tej chwili w ogóle dostępna. No i nie działa też co nieco funkcji sieciowych, chociażby osławione funkcje społecznościowe, którymi tak naprawdę zajebiście mi idzie. Którymi Drive Club ma tak naprawdę błyszczeć, poza torem. Kurwa, wszystkie punkty mi wyjebało, które miałem. Dobra, muszę się bardziej postarać i więcej hamować. Postanowiłem coś wam z tej gry nagrać. Nie wiem, czy będzie tego więcej, czy będzie tego mniej. Możecie mi dać znać po tym odcinku, czy wam się to spodoba. Ja spróbuję sobie tutaj co nieco pojeździć. Zobaczymy, jak duże będą moje osiągi. Mam nadzieję, że... Dobra, tu jest automatyczna skrzynia biegów. Drafting. O, nie chcę się zderzać. Zdobyłem pozycję, dobra. Widzę, że mam tutaj chyba tego, że mam tutaj linię. No dobra, pierwsze okrążenie ukończone. Jej, kurna, pierwsze trofeum od razu, zajebiście. Okej, słuchajcie, może sobie pokieruję na innej kamerze, na przykład, kurde, na tej, żeby było troszeczkę profesjonalnie, chociaż... Nie, może lepiej nie, bo ja nichuja nie potrafię jeździć na takiej kamerze, absolutnie. Jest to dla mnie praktycznie niemożliwe. Ja jestem po prostu upośledzony, jeśli chodzi o kamery z wnętrza samochodu. Normalnie autem myślę, że dobrze, chociaż no w sumie nie jeżdżę wyścigowo, ale nie jestem po prostu w stanie kierować, kiedy mam widok inny niż taki zza auta. Najlepiej mi się wtedy kieruje, najlepiej powiedzmy jestem świadom całego mojego otoczenia i tak dalej, i tak dalej. Hamowanie, nie wiem, czy tutaj w ogóle da się ręcznym hamować, jakieś turbo drifty odwalać. Nie będę na razie próbował. Mogę w ogóle pauzę odpalić, słuchajcie, chcę sobie zobaczyć tylko sterowanie dokładniej, rozkład sterowania. Kontroler bezprzewodowy DualShock, poziom wibracji wysoki, kurwa. Konfiguracja przycisków, o. Hamulec ręczny, przycisk kółko, okej, dobra, o to mi chodziło. Spójrz w tył, przycisk R3, czyli naciśnięcie prawej gałki. Nie wiem, co to jest KERS, dokładniej DRS, ale dobra. Aha, dobra, czyli do tyłu, krótko mówiąc, patrzymy się tak. Widzicie, na dole na czerwono wywala informację, że nie udało się, nie wszystkie dane mogły zostać synchronizowane z serwerami Drive Club. Bo jak mówiłem, to wszystko nie do końca działa. Dobra, jakiś pseudo drift mi wyszedł, dostałem jakieś punkty. Widzę właśnie, że podczas wyścigu cały czas się jakieś punkty śmieszne zdobywa. Koledzy za mną są na razie raczej w tyle, więc nie będę się nimi jakoś bardziej przejmował. No drifting jak drifting, drifting driftingiem, driftinga pokłada. Trochę by to trzeba wyczuć, nie wiem nawet jakie mam auto, poza tym, że to jest kurna jakiś Citroen. Niestety nie znam się, tego samochodówki to jest dla mnie tak naprawdę... shit! Samochodówki to jest dla mnie, no poza torem dostałem ujemkę. Samochodówki to jest dla mnie czyściutka arcade'ówka, ponieważ no cóż, co ja poradzę, nie znam się na autach. Nie interesuję się autami w kwestii innej niż jeżdżeniem nimi. Dlatego, nie chcę hamować, dlatego co ja wam poradzę. No dobra, ukończyłem wyścig, precyzja w sektorze, dostałem jakieś punkciory, super fajnie. Grzmot.pl. Boże kurwa, co ja gadam, Citroen, pojebało mi się, Mercedes. No widzicie, tak się znam. Mercedes-Benz A45 AMG, nic mi to nie mówi. No, podsumowanie zawodów, okej, czyli coś tam tutaj widzę pocisnąłem. Pierwszy raz się pamięta, 20 tysięcy punktów za pozycję końcową, zdobyte gwiazdy, manewry. No dobra, no chcę kontynuować, nie mam po co zaczynać od nowa. Zobaczmy, co nam Drive Club prezentuje. Jest reklamowany strasznie w tej chwili, głównie właśnie za swoje funkcje społecznościowe, które kurwa nie działają, tak więc... To już jest taki trochę minus, jeżeli chodzi o naszych twórców, ale zobaczmy. Udało ci się ukończyć pierwsze zawody Tour, możesz dalej odkrywać Drive Club, tworząc klub, biorąc udział w wyzwaniach i zawodach multiplayer, albo zdobywając więcej gwiazdek. No, jak widzicie, nacisnę sobie trójkąt, sprawdź połączenie sieciowe. No ja połączenie sieciowe mam, widać lub nie, jestem tutaj zalogowany, mimo wszystko.
powiadomienia i tak dalej. Ja jestem online, ponieważ mi się to wszystko synchronizuje, dostaję wiadomości, pokazuje mi dostępnych znajomych, nie? Tak więc to jest niestety kwestia, moi drodzy, Drive Cluba, dlatego myślę, że mogę sobie luknąć na garaż. Wszystkie odblokowane samochody znajdują się w garażu. Możesz je personalizować, wybierając lakier i numer wyścigu. A, grubo, mam dwa auta. Mini Cooper, zajebiście. Aha, zmiana klasy samochodu, aha, dobra. Czyli mam tylko dwa auta, boże, jakie tutaj piękności są. Gumper, McLareny, Koenigsegg, dobrze czytam, Jezu, nie chcę zlamić, Pagani, o Jezu. No, fajne rzeczy tutaj się dzieją, ale mnie to za bardzo nie rusza, no bo ja mam tylko mini, kurwa, Coopera i tego Mercedesa sportowego. A to są hot hatch. Nie wiem, co to oznacza hot hatch, ale zobaczmy sobie tego. Wybór. Co ja mogę z tobą zrobić? Zmienić ci lakiery. Ten wygląda fajnie. Numer wyścigowy, wyróżnienia, pora dnia. Barwy. O, mogę sobie zmienić kolorki tych wszystkich lakierów, co? Na przykład, żeby był neonowo-zielony. Ciemna zieleń połączona z różem. I może do tego dorzucimy trochę niebieskiego błysku. Aha, tego ten biały jest podstawowy kolorek. O Jezu! Niech będzie czarny, jakiś taki bardzo... Nie może być czarny. God damn it! No to co, żółty? Jej! Parada równości. No i pięknie. Numer wyścigowy 01. Mogę zmieniać, kurwa, czcionki nawet. Jest Comic Sans? Nie wiem. Numer wyścigu? Dajmy... czekajcie. 2, 1. Just like my penis. Nie, nie zaakceptowało mi. God damn it. Czcionkę chcę zmienić. Tyle ich tu, kurwa, jest. Dobra, weźmiemy sobie taką w takim razie. Jak to mówiłem, 21. Wybór. Proszę bardzo. Perfekt. Wyróżnienia? Miejsce pierwsze. Nie mam żadnych wyróżnień. Dobra, koniec konfigurowania. Tak, chciałbym zapisać zmianę w moim aucie. Wygląda pięknie. Mam jeszcze tego tutaj Mercedesa, który, no proszę was, wygląda tak trochę... O, mogę sobie skopiować moje kolorki! Awesome! Ale tutaj już mu damy inne kolorki, znaczy podobny wzór, znaczy wzorek na przykład ten. Ale skonfigurujemy ci inaczej barwy, no bo proszę was, no... Podstawowe. Może taki jebaka? Główne jak będzie czerwone, drugorzędne, a jak trzeba... Czekajcie, a główne... To są tutaj, lewy górny róg czerwony. Jeżeli tutaj znowu wezmę lewy górny róg czerwony, a drugorzędne znowu wybiorę takie. I wygląda całkiem ładnie. Ten będzie ładny, tamten będzie pedalski. Nadal damy sobie tutaj, niech będzie ta czcionka, ale niech będzie znowu 2.21. Yeah. Tak, chcę zapisać. Dobra, no ale nie będę się bawił cały czas samochodzikami. Wyglądają one ładnie, super fajnie. Ale przydałoby się coś więcej odblokować. Grzmot mój profil. No domyślam się, że to mój profil. Bliski awans. Poziom kierowcy. Dobra, jazda. Twoja kariera w Drive Club mierzona jest w sławie. Zdobywaj więcej sławy driftując, draftując, wyprzedzając i jadąc jak najszybciej. Dobra, mamy tutaj tour, w którym można zdobywać gwiazdki. Ja tego nie zrobię, no bo niestety, haha, nie działają funkcje multiplayerowe. Co jest popierdolone. Dosłownie iście popierdolone. No ale co zrobimy? Tour. Co mamy w tym turze? Aha, dobra, mamy sobie takie... Pęd po górskim zboczu, indyjski puchar, hot hatch. Hot hatch, to muszę wypróbować tego hot hatcha, proszę was. No dobra, graj. Zatem, mam jednego hot hatch, mojego kolorowego skurwysyna. O, mogę sobie wybierać lakier przed każdym turem. Bardzo fajnie. Jest, animacja wsiadania! Oh god, denit! Denit, tak. No dobra, gra się tam ładuje. Bądź informacje, bądź na bieżąco czerpiąc informacje z kręgu znajomych w Drive Club. Nie mogę, bo nie działa. Co za ludzie. No ale okej. Widzę, jakaś ładna lokacja mi się tutaj pokazuje, ale nie będziemy oglądali takiego filmiku. Jedziemy w takim razie. Bong, big, dig, 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 bong, bong. Ukończ w pierwszej trójce, osiągnij 201 km na godzinę. Musiałem poprawić fryzurę. No i zasuwamy w takim razie, może jakiś drafting uskutecznimy. Jadąc za innym samochodem znajdujemy się w jego jakby tunelu powietrznym, więc kiedy z tego tunelu wyskoczymy, to się możemy też rozpierdolić. O, odejmie mi punkty za to, że się z kimś zderzyłem? Chyba nie. Zdobyta pozycja plus 500. Przydałoby się nie tracić punktów za inne pierdoły.
Jak go spróbujemy sobie troszeczkę podraftować, jadąc za nimi. Nie wiem, jak blisko muszę być, żeby w ogóle być efektywnie w tym całym tunelu powietrznym. Nie, przepraszam, nie chciałem. Odejmie mi punkty, co? O nie, nie odjęło, ale ja. A myślałem, że odejmie. No, jak ty, paściarzu, jeździsz? Mam cię zdupcić z tego toru? To nie jest gra dla mnie. Tu się nie można zderzać z samochodem. Gdzie są Need for Speedy? God damn it. Tam można było robić z przeciwnikami, co się chciało. Najlepiej ten, wiecie, najnowszy. Kurwa mać, jeszcze mi odejmuje punkty za... Dobra, wiecie co? Ja muszę więcej hamować. Nic, tak, dobra. Trochę draftingu nam nie zaszkodzi. Załapiemy pozycję i sobie wyskoczymy zza niego. No, no, no. Teraz to nie ja się zderzyłem, ktoś wjechał we mnie. Przepraszam bardzo. Yeah, zdobywamy pozycję. Trochę wkurza mnie tu jedno, gadałem już o tym. What? What? Jestem niezniszczalny, patrzcie. W ogóle, kurwa, ledwo się nam niszczy ten samochód. Anyway. Jedno wkurza w tej grze. Nie wiem, czy słyszycie, ja się zamknę na chwilę, wsłuchajcie się, bo będzie się wam powinna podgłaśniać ta gra, kiedy ja nie gadam. Słyszycie? Słyszycie zajebistą muzykę? No właśnie! Kara za ścięcie zakrętu? Co? W tej grze nie ma muzyki. Jedyne co słychać przez calutki kurwa czas to jest ryk silnika i nic poza tym. I to jest strasznie, szczerze mówiąc, wkurzające. Mi się to osobiście nie podoba, nie podoba się to też Seto, który tam grał w Warszawie na jakichś przedpremierowych pokazach tej gry. Nie podoba się to też Kubonowi, z którym o tym rozmawiałem. Czemu gra wyścigowa nie ma muzyki? Muzyka potrafi nastroić klimat, potrafi, wiecie, sprawić, że weźmiemy dupę w troki i będziemy się bardziej starali, potrafi podkręcić klimat takiej jazdy i potrafi sprawić, że jest naprawdę zajebiście. Jedyne co tutaj słyszymy, to jest odgłos silnika i nic poza tym. Nie będę się tutaj może na razie wypowiadał na temat reszty komponentów gry wyścigowej, czyli model jazdy, aczkolwiek z tego co czytałem, to jest bardziej arcade'ówka niż jakaś realistyczna symulacja, co nawet ja czuję, bo gdyby to była jakaś realistyczna symulacja, już dawno by mnie wypierdoliło z toru, nie? Cholera jasna, zderzenia z przeszkodami, a punkty na razie ładnie idą. Shit, ktoś mnie chce wyprzedzić lewą stroną. O nie, nie, dziwko. Nie będziesz ty mnie wyprzedzał. Przydriftuję i cię rozpierdolę, he. Wow, damn, to było bliskie. Tak więc no, powiem tak, trudno mi się wypowiadać na temat samochodówek, bo w ogóle w niej nie gram. Chciałem obczaić Drive Cluba, no bo zawsze to jest pozycja, kurde bol. To jest zawsze, wiecie, pozycja na konsolę nowej generacji, jest całkiem ładnie. Nie jestem pewien, ponieważ o ile auta wyglądają fajnie i takie ogólne otoczenie, oświetlenie też, to nie wiem, czy tutaj poziom jakby szczegółów nie jest jakiś taki mega satysfakcjonujący. Ale może oceny grafiki zostawię ludziom, którzy się tym zajmują, powiedzmy, profesjonalnie na co dzień i są w stanie jakoś się w bogatszy sposób wypowiedzieć. Ja tutaj zdobyłem obydwie gwiazdki, jakie się dało. Możemy, widzę, tego tura całego kontynuować. Tak, mamy tutaj, widzę, trzy wyścigi. Czy to jest, kurna, to samo, tylko że... Nie wiem, od końca? Mamy ten sam... To samo jakby logo wyścigu, tylko że strzałką taką odwrotną. Czy to oznacza, że... Będziemy jechali od tyłu? Czy może w drugą stronę? Chyba tak, poznaję ten kawałek trasy, to... Aha, czyli w sumie jedziemy dokładnie to samo, tylko że od tyłu, co? No dobra, pasjonujące. Przejdziemy sobie te trzy wyścigi, zakończymy odcinek. Zobaczycie, jak się tutaj, jak tutaj wyglądają wyścigi naszym zajebistym, jebitnym, różowo-żółto-zielono-niebieskim Mini Cooperem. No, 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 gdzie mnie tutaj? Gdzie mnie tutaj próbujesz? Zdobyta pozycja, dziwki, jedna za drugą. O chuj, to jest taki bogatszy zakręt, widzę. Gdzie się we mnie wpierdalasz, czerwony? Gdzie się we mnie wpierdalasz? O, no, 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 co mnie zderzasz? Blachę mi teges! Andrzeju, nie denerwuj się, wszystko się wyklepie. Drafting, dziwki. Tylko że drafting jest skuteczny, tylko kurde mol. 400 mi odjęło, co za dwa zderzenia. O, tamten Paulsztajn za mną się we mnie wbił. Wbił. To ja powinienem dostać, kurde, punkty za to, że jestem poszkodowany, co? Czemu tutaj takich machlojek nie ma? Tutaj chcecie wyprzedzić zewnętrzną, what?
prawą stroną wyprzedzam jak rasowy kierowca. Nie widzę do końca kurwa trasy, bo tak mnie słońce jara w twarz. No i udało mi się zasekurować moją pozycję w sektorze. I jestem pierwszy, nie? Aczkolwiek, teraz widzę magię tej trasy. Jedziemy kurwa pod słońce praktycznie cały czas. I o ile czasami są jakieś zakręty, to coś czuję, to się nie będzie poprawiało. Czyżby czerwone znaki przy drodze mówią: zwolnij, dbaj o swoją rodzinę. Nie mogą stracić się żywiciela. Co zrobią twoje dzieci? Wiecie, co mnie wkurwia? Mój nos. No. Muszę się podrapać. O! Podobno astronauci w swoich strojach mają wbudowane jakieś kurwa specjalne dziurwy, które mogą sobie otworzyć, żeby się móc podrapać po nosie. Wyobrażacie sobie, jakie to by było przejebane? Wisicie w kosmosie, w próżni naprawiacie swój wahadłowiec, a tu musicie się podrapać po nosie i chuj! No musicie zdjąć ten hełm. Kogo interesuje to, że umrzecie, czy że nie będziecie mieli czym oddychać, czy że próżnia was zabije, że nikt was tam nie usłyszy, jak wołacie po pomoc, bo kolega zamiast patrzeć się przez okno idzie badać, to poszedł się wysrać. Nie! Musisz się podrapać w nos, to się musisz podrapać w nos. Nikogo to nie interesuje. Ale zobaczymy, jak szybko uda mi się tą trasę pokonać. Myślę, że żeby zmieścić się w tym czasie gwiazdkowanym, to powinienem raczej zasuwać. Jak na razie, no całkiem zasuwam, muszę przyznać. Cały czas się też staram na mapkę patrzeć, bo jeżeli nagle zima zaskoczy kierowców, to tak samo jak mnie mógłby zaskoczyć kurwa zakręt. Dlatego może tutaj lepiej leciutko zwolnię, bo widzę zakręt w prawo. I dobrze, ich się wyrobiłem. Profesjonalka. 3000 punktów. W pierwszym wyścigu najebałem tych punktów najwięcej, może dlatego, że nie jeździłem jakimiś pieprzonymi kurde mini Cooperami. Jak pięknie. Nie wiem, czy optymalnie, powiedzmy, czy nie wytracam za dużo prędkości na takim hamowaniu. Kto by się tym kurwa przy... Kurwa, mam jakąś zaćmę na oku. Mrugam i o. Aj! Mrugałem i nic nie widziałem. Kto by się tym przejmował, że to wytracam prędkość. Póki wygrywam, jestem szczęśliwy! Rozproszyłem się na mapę patrząc. O chuj, 90. Dobrze widzę. Jej, nie chcę ścinać zakrętu, jadę po drodze, przepraszam, dobrze. Dobra, tutaj Paulstein nie chce wyprzedzić prawą stroną, więc musimy go jakoś skutecznie zablokować. Perfekt, wygrałem, jej! Co prawda nawet nie musiałem, bo wystarczyło ukończyć pierwszej trójce, żeby wygrać ten wyścig. Znaczy wygrać tutaj dwie gwiazdki w tych zawodach, ale bitch please! Tu chodzi o punkty, tu chodzi o prestiż. Co już ukończyłem? Mistrzostwa? Awans wyróżnienia. Klub mini. Kilometry poza kamień milowy. Co tu się dzieje? Liczy się tylko zwycięstwo. Dwa poziome kierowcy zdobyłem. A, jestem zajebisty. 44 tysiące sławy zdobyłem. Yeah. Dobra. Audi A1 Quattro. Volkswagen Beetle. Zajebiście. Samochody, lakiery, u jakie ładne niektóre są. Jeżeli pojawi się kolejny odcinek, to myślę, zobaczycie coś z tego. Czy mnie teraz wywali do menu, bo ja chyba ukończyłem. No, zdobyłem 6 na 6 gwiazdek. To fajnie, widzę, że mam tutaj kolejne jakieś zawody, te będą pewnie odblokowane dopiero do jakichś wyższych poziomów, nie? Tak. 14 zdobytych gwiazdek jest wymagane, no to będziemy sobie grali po kolei, fajnie wyglądają te zawody, mają takie różne, widzę tutaj motywy, powiedzmy, kolorystyczne, te wszystkie plakaty i to wszystko można rozgrywać. To jest Legend Trophy. Naprawdę dużo gwiazdek potrzebne jest do tego. Pojedyncze zawody nie. Naprawdę chętnie bym pograł w multiplayer. Chciałbym wam pokazać multiplayer, chciałbym założyć klub, być w tym klubie razem z Kubonem, może z Seto, bo on też chyba ma drive kluba. Pogralibyśmy sobie i byłoby fajnie na multiplayerze na przykład się pościgać. Bo na razie to jest taka trochę dupiana sprawa, tak więc ja i tak pewnie wam... Co? Tylko te... No tak, w sumie to byłem na zawodach tych całych hot hatchów, to się nie dziwię, że mam hot hatche. Tak czy kwak. O, ten jest całkiem niezły. Mogę jakoś sobie lakier na sam koniec dostosować. Mam tu różne nietypowe. No, czekaj, no weźmy nietypowy 4. Mam tutaj projekty. O, i są ten chyba... Będą te nowe projekty. Cnie. Bonus. A, są jakieś ten... Retro. Aha, to retro są takie trochę nudne. Ulica!
Fuck yeah! Uliczne projekty! To mi się podoba. Barwy? No nie wiem, jakie mogą być barwy. Różowo-różowe? Może kurwa... Biało-czerwone. O jest, to wygląda tak bardzo jak Dragon Age. Nie wiem, czy wybrałem taki do końca biały. To będzie chyba bardziej biały. Rodzaj lakieru? A ja chciałbym na przykład nie metalik, tylko matowy. O, proszę. I mnie to bardziej ustawia. Tutaj też matowy. O, białe. A tutaj znowuż to na przykład. Możemy wziąć błyszczące. Niech będzie czerwone, takie jebitnie czerwone. To jest chyba ten sam kolor. Widzicie? Nazwałbym ten kolor Dragon Age, yo! Nie, trochę stary, wygląda fajnie. Aha, mogę sobie manipulować, jak mój samochód będzie wyglądał o różnych godzinach, tak? Nie wiem tylko po co, mogę go sobie też obracać. Wygląda fajnie, podoba mi się. Tylko jedno bym wypierdolił. Numer wyścigowy. O, proszę, no. God damn it, wszystko się akceptuje wycofując, a numer nie. No! Zajebiście wygląda, mogę zmienić nazwę, nie mogę. No trudno, ale bardzo fajny lakier sobie tutaj skustomizowałem. To zakończymy teraz ten odcinek, ludzie. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!